Edward urodził się około 1003 roku w Islip koło Oxfordu. Był synem króla Ethelrada II i normandzkiej księżniczki Emmy. Młodość spędził na wygnaniu w Normandii. W roku 1041 został wezwany do Anglii, a rok później wstąpił na tron Anglii w wieku 39 lat, obejmując go po swoim bracie przyrodnim. Został koronowany w Wielkanoc 3 kwietnia 1041 roku. Ceremonię koronacyjną w katedrze Winchester poprowadził arcybiskup Canterbury, święty Edzin. W roku 1044 poślubił on Edytę, córkę księcia Godwina z Kentu, ale małżeństwo było bezdzietne. Król Edward słynął z wielkiej pobożności. Cieszył się miłością i szacunkiem swoich poddanych. Otaczał opieką ubogich, chorych i ułomnych. Tryb życia bardziej mniszy niż królewski dał mu przydomek wyznawca. W dziedzinie polityki królewskiej Edward dążył do zacieśnienia stosunków z Rzymem. Wspierał kościoły i klasztory. Zmarł w opinii świętości 5 stycznia 1066 roku. Pochowany został w katedrze westminsterskiej, którą ufundował i której budowie poświęcił znaczną część swego życia, w kaplicy mieszczącej się za głównym ołtarzem. Kanonizowany został przez papieża Aleksandra III w roku 1161. Od wieku XIV jest głównym patronem Anglii oraz angielskich królów. W kalendarzu liturgicznym wspominany jest także 13 października, w rocznicę pierwszego przeniesienia jego relikwii. Legenda głosi, że szczodrobliwy król miał specjalne nabożeństwo do świętego Jana Ewangelisty. Pewnego razu ukazał się mu sam święty Jan pod postacią żebraka. Król nie miał przy sobie pieniędzy, więc ofiarował żebrakowi swój pierścień. Po kilku latach dwóch angielskich pielgrzymów, których święty Jan wybawił z kłopotów w czasie podróży po Ziemi Świętej, przywiozło królowi ten pierścień z informacją od świętego Jana, że Edward spotka się ze świętym Janem już za kilka miesięcy w niebie. W ikonografii święty Edward przedstawiany jest jako wysoki mężczyzna z brodą, w królewskim płaszczu. Czasami niesie chorego. Podanie bowiem głosi, że sam brał chorych na plecy i zanosił do swojego zamku. Czasami ukazywany jako rycerz w pełnej zbroi. Jego atrybutami są anioł, berło królewskie, kubek, miecz, pierścień i postać trędowatego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przykład Twoich świętych pociąga nas do lepszego życia. Spraw, abyśmy nieustannie naśladowali czyny świętego Edwarda, którego pamięć czcimy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.